Szczęść Boże, coś Wam powiem. Nieustannie docierają do nas różne reklamy. Musisz to mieć. Ten produkt zaspokoi Twoje potrzeby. Tylko z nami poczujesz się wyjątkowo. Kuszeni nimi szukamy swojej radości. Gdy posiadamy już reklamowaną rzecz, nic się w nas nie zmienia. W dalszym ciągu czujemy się głodni wrażeń. I to jest zły głód, bo nie daje nam spokoju. Natomiast Chrystus dziś mówi: Jam jest chleb życia. Chlebem, który ja daję, jest moje ciało. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni, a pomarli. Kto spożywa ten chleb z nieba, nie umrze. Ludzie, którzy skupiają się wokół Jezusa, żądają od Niego znaku. I dlatego Jezus mówi do nich, że On jest znakiem. Bo Izraelici wychodzący z Egiptu widzieli wiele znaków. Jedli mannę z nieba, ale ich serca były zamknięte. My także toczymy w sobie walkę, z której z jednej strony jest Bóg, dawca życia, a z drugiej strach przed oddaniem naszego życia Bogu. Jakby wydawało nam się, że On może nas w jakiś sposób skrzywdzić. To jest absurdalna walka, ale tak się dzieje. Wszystko dlatego, że inaczej wyobrażamy sobie dobre życie, niż widzi je Bóg. Naszym zdaniem dobro jest wtedy, kiedy dotyczy naszych osobistych przyjemności i nic nas nie kosztuje. Ojciec natomiast przedstawia nam plan Bożej miłości, który nie zostanie zrealizowany, jeśli się na niego nie zgodzimy. Wiara nie została nam wlana do pełna. Zostaliśmy w nią zanurzeni podczas chrztu, ale o uzupełnianie jej w nas musimy troszczyć się samodzielnie. Dlatego wiele spraw związanych z wiarą wymaga od nas pewnego ryzyka. Trzeba coś oddać, żeby zrobić miejsce na nowe. Jak podczas oddychania nie możemy zatrzymać powietrza w płucach, bo się udusimy. Trzeba zrobić wydech, by na nowo zaczerpnąć świeżego tlenu. Kiedy my w różnych sytuacjach widzimy już koniec, wieszczymy brak rozwiązań, tam Bóg dopiero dostrzega początek nowego życia. Jego kochające dłonie dają nam spokój, kiedy się denerwujemy. Jego radość zastępuje nasz smutek i zatroskanie. On pociąga nas ku sobie, żebyśmy stawali się Jego uczniami. Bo każdy z nas jest wezwany do przeżycia podróży z Chrystusem jako Jego przyjaciel. Podążając, naśladując i ucząc się od Niego, będziemy w stanie radzić sobie z kłopotami to każdego dnia. Mamy zatem przychodzić do Niego i pytać się Go, jak sobie radzić z tym, co nas przeraża. Mamy być tymi, którzy nie tylko są biernymi wykonawcami utartych schematów, ale mamy stać się kreatywnymi naśladowcami Jego przykazań. Szczęść Boże.